Kończy się czas potulnych gejów. Konwencja lewicy pod hasłem, przyszłość jest teraz. Prawo do aborcji, neutralność klimatyczna i szkoła bez religii, to jedne z 10 postulatów przedstawionych na konwencji lewicy w Warszawie. Konwencja poświęcona była młodzieży i jej pomysłom na Polskę. Konwencja lewicy, przyszłość jest teraz, która odbyła się w sobotę w Warszawie, dotyczyła przyszłości młodych ludzi i to oni, reprezentanci młodzieżowych organizacji, a nie liderzy partyjni, przedstawiali postulaty. Klaudia Marek z Łodzi odnosiła się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Musiałyśmy wyjść na ulicę. Władza chce z nas zrobić inkubatory. Mam rodzić dzieci za wszelką cenę. Nawet jeśli umrą po 2 dniach. Zabierają nam prawo wyboru. Jestem przerażona, mówiła. Z kolei 14-letni Maciej Rauchut z Krapkowic przypomniał swoje doświadczenia z protestów po wyroku TK. Został odwiedzony przez funkcjonariuszy policji, bo udostępnił wpis na Facebooku. Powiedzieli mi tylko, że nie mogę pojawić się na strajku w Krapkowicach, bo uznają mnie za organizatora nielegalnego zgromadzenia i postawią przed sądem, opowiadał. Władzę sprawuje grupa starszych panów w sutannach. Angelika Słowińska z Nowej Soli mówiła natomiast o wpływie kościoła na kwestie aborcji, a także edukację seksualną. Tutaj władzę tak naprawdę sprawuje grupa starszych panów w sutannach. Panów, którzy próbują nam mówić, jak na kazaniu, co to jest grzech. Uważają, że lepiej od nas wiedzą, jak mamy myśleć o swoim ciele, o seksie, o ciąży czy o aborcji. Panowie biskupi, nie głosowałam na was, mówiła. O swoich doświadczeniach na rynku pracy mówił z kolei Henryk Wójtowicz z Głowna. Nigdy nie widziałem umowy o pracę, dla mojego pokolenia to jakiś mityczny stwór, wszyscy słyszeli, ale nikt go nie widział, zaznaczył. Matylda Szpila z Krakowa, która bierze udział w strajkach klimatycznych, zwracała uwagę na problemy z suszą, zwiększonymi cenami żywności czy dostępem do wody. Mówiła też o zachęcaniu do korzystania z transportu publicznego, a jako zły przykład podała Kraków, gdzie miasto podwyższa ceny i likwiduje bilety semestralne dla studentów. Kończy się czas potulnych gejów o wolności i sytuacji osób LGBT, mówił z kolei Jakub Pietrzak z Warszawy. Żądamy związków partnerskich, żądamy pełnej równości małżeńskiej, żądamy ochrony przed mową nienawiści, żądamy równościowej edukacji, mówił. Kończy się czas potulnych gejów, podkreślał. Dorota Dominików z Lubania Śląskiego zwracała uwagę na problemy dotyczące edukacji, m.in. braku świeckości nauczania. Jako przykład podała tematy prac w konkursie plastycznym w swojej szkole, które dotyczyły zachęcania do rodzenia dzieci i krytyki aborcji. Problemy pokoleniowe, m.in. wynajmowanie małych mieszkań za 2000 miesięcznie, praca za niskie wynagrodzenia i kredyty na 30 lat były tematem wystąpienia Łukasza Michnika z Olsztyna. Bartosz Sieniawski z Krakowa mówił natomiast o sytuacji lokatorów w Polsce. Rynek mieszkań jest zarządzany przez banki i deweloperów, mówił. Podsumowali wystąpienia postulatami na koniec liderzy SLD Włodzimierz Czarzasty, Lewicy Razem Adrian Zandberg i Wiosny Robert Biedroń podsumowali wystąpienia postulatami, które przygotowali młodzi. To prawo do aborcji, neutralność klimatyczna, koniec ze śmieciówkami, szkoła bez religii, tanie mieszkania na wynajem, nauka, nie propaganda, równość małżeńska, psycholog w każdej szkole, edukacja seksualna i antydyskryminacyjna oraz zielona energia. Polska zbyt długo była zdominowana przez starszych panów, sorry, Włodku, ale tkwiących w polskiej polityce od 30 lat w parlamencie, przekonywał Zandberg. Czas, żeby głos tego młodego pokolenia, które chce Polski sprawiedliwej, społecznej, wolnej i nowoczesnej, wybrzmiał i zmienił nasz kraj, mówił. Zandberg przekonywał, że neutralność klimatyczna jest najważniejszym wyzwaniem. Od tego zależy przyszłość naszej planety, mówił. Odnosząc się do kwestii zakończenia z tak zwanymi śmieciówkami, Zandberg podkreślał, że lewica chce zagwarantować wszystkim pracującym normalne prawa pracownicze, prawo do odpoczynku, urlopu, bezpieczeństwo socjalne i stabilność zatrudnienia.
Biedroń o równości małżeńskiej. Z kolei Robert Biedroń wyraził opinię, że w sprawie aborcji kobieta powinna decydować i powinno się to odbywać bez żadnych konsultacji. Broń Boże z politykiem czy biskupem, zaznaczył. Poruszył także temat równości małżeńskiej. Nie ma żadnego powodu, żeby dwie dorosłe osoby w XXI wieku nie mogły w urzędzie stanu cywilnego powiedzieć sobie to ważne, tak, powiedział. Mówiąc o odejściu od węgla, Biedroń zadeklarował, że Lewica chce wymiany 2 milionów pieców węglowych na piece zeroemisyjne. Postulat dotyczący tanich mieszkań znalazł się w wystąpieniu Włodzimierza Czarzastego. Jak powiedział, Lewica chce powołania państwowego przedsiębiorstwa, które wybuduje 2 miliony mieszkań. Politycy zapowiedzieli też wyprowadzenie religii ze szkół, wprowadzenie edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej, bez propagandy historycznej oraz wprowadzenie do każdej szkoły psychologa i stomatologa.